święta. Mamy piątek, dzieci wczoraj poszły do szkoły, czyli 2 września, a my kosimy owies, tak jak widzicie. Powiecie, że późno, o kurde, we wrześniu owies kosi, przecież on wyleciał i tak dalej. Powiem wam, że nieprawda. Owies jest, a jest to nowa forma owsa testowego. Na razie on nazwy nie ma, jest tylko oznaczony 3-cyfrowym symbolem. I jest to owies tak zwany całoroczny, czyli taki jakby odnawialny. Ten owies był już skoszony wcześniej na pasze dla zwierząt, dla bydła i był pozostawiony bez oprysków, bez nawożenia i ten owies odbił znowu. I teraz mamy wrzesień, kosimy go na ziarno. I można go generalnie opóźnić jeszcze ten zbiór, to koszenie i wtedy byłby później skoszony, ale znowu można by go było zostawić na zimę i on zimą nie wymarza i wczesną wiosną znowu go na pasze kosić, nie? No jest tutaj ziele, bo nie był poddany żadnym środkom chemicznym do pryskania. To jest taki sposób, musi być to robione, ażeby dać pełny pogląd testowanej rośliny. Na razie mogę tyle na ten temat powiedzieć. Sypie obiecująco, wygląda to całkiem nieźle z zbiorników. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.